Sprzedaż działek, nadanie nazwy dla skweru oraz program Posiłek w szkole i w domu to główne punkty kolejnej sesji Mławskiej Rady Miasta. Radni spotkali się już po raz trzeci w tej kadencji. Większość projektów uchwał była omawiana i opiniowana na komisjach, więc poważniejszych dyskusji nie było. Ważną decyzją podjętą na sesji była uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Jest to program gwarantujący dzieciom potrzebującym darmowe wyżywienie. Program Posiłek w szkole i w domu ma na celu zapewnienie posiłku dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom i młodzieży do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej m.in. długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością, samotnym wychowywaniem dzieci, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy w formie posiłku na podstawie informacji od dyrektora szkoły lub przedszkola, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku. Pomoc w formie posiłku przyznawana będzie bez wydawania decyzji administracyjnych oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Ta uchwała, podobnie jak większość proponowanych przez burmistrza, przeszła jednogłośnie. Jednogłośnie radni nadali też imię Marii Przybożanki skwerowi leżącemu przy skrzyżowaniu ulic Długiej i Spichrzowej.